Znacie to? This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Nie piję yerby chyba od pół roku. A towarzyszy mi już od prawie dekady. A wiecie, że yerba mate jest nazywana też herbatą jezuitów? Znaczy była, bo teraz właściwie to już nie jest nazywana. Nie to, żeby każdy jezuita musiał yerbę pić, tylko ona pochodzi z Paragwaju, Argentyny, krajów, gdzie były redukcje paragwajskie. Budowali i przywozili do Europy. Tak naprawdę to nie chciałem dzisiaj mówić o yerba mate. Przypomina mi się taka historia, jak były święta w nowicjacie, czyli na pierwszym etapie formacji w zakonie. Trzeba było tam pomóc wycierać naczynia. No i wtedy też były rekolekcje, jakieś panie tam były, które też pomagały z rekolektantki. Nasz były święta, no to myśmy tam gojerki, jeszcze wtedy pod krawatami, nie w koloratce. Idziemy tam. I jedna taka starsza pani patrzy tak na nas z takim wielkim przejęciem. Mówi, ojej, to wy nawet w garniturach musicie naczynia myć? Trzeba byłoby się przebrać w jakieś robocze rzeczy, a to tylko wycieranie naczyń było. A jak wy sobie wyobrażacie życie zakonne, że jak to wygląda? W XXI wieku, nie w historycznych filmach ze średniowiecza. Niektórzy moi znajomi są zszokowani tym, co ja robię. W dużej mierze pracuję w biurze, tworzę filmiki, kampanie na Facebooku reklamowe. No ale jak to tak? No właśnie tak! Bycie zakonnikiem to nie jest bycie oderwanym od rzeczywistości. A rzeczywistość XXI wieku jest taka, że mamy Google'a, Facebooka, albo taka zagadka, których niektórych z was rusza. Dlaczego nie chodzę w koloratce bardzo często na moich filmach? Bo nagrywam je w biurze najczęściej. Do biura nie ubieram koloratki. Ale jeśli się spotkamy na rekolekcjach, albo na jakiejś sesji, albo konferencji, albo znowu będę prelegentem na jakichś targach czy gdzieś, tam raczej spotkacie mnie w koloratce. Ale wiecie, co jest ciekawe w definiowaniu tej codzienności w zakonie? Że się nie da tego zrobić. Nawet mieliśmy takie hasło reklamowe kiedyś. Jezuici, każdy inny. Pracujemy w różnych miejscach, w różnych dziełach, mamy różne zadania. Dlatego nie da się zdefiniować. Tak wygląda jezuita. Ale jest coś, co nas łączy. To, że chcemy służyć Chrystusowi. Że wybraliśmy drogę pod sztandarem krzyża. I gdzie byśmy nie byli, co byśmy nie robili, to jest nasza główna misja. A w szczegółach? Nie wiem. Może mnie wyślą, żebym hodował yerba mate. Co za różnica. To nie ma tak naprawdę znaczenia. To, co nas też łączy, to jest duchowość. Duchowość ignacjańska, ćwiczenia duchowe. Jakiś czas temu rzuciłem taki żart o tym, można być świeckim jezuitą. Problem w tym może być trochę taki, że no nie ma świeckich jezuitów jako takich. Ale wtedy chodziło mi o coś innego. To znaczy bycie świeckim jezuitą, to znaczy pójść za ćwiczeniami duchowymi, za duchowością ignacjańską, formować się w tej duchowości. I można by oglądać sobie filmiki na YouTubie fajne. Bo jest bardzo dużo fajnych filmików na YouTubie. Ale to jest doświadczenie online. I to nie ma sensu. Szczerze mówiąc, za każdym razem, kiedy siadam do tej kamery, to ja zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens. Bo ogólnie lubię to robić, lubię kręcić filmy. Tego trzeba doświadczyć offline. Tak naprawdę. Wejść w to doświadczenie. I tego się nie da uzyskać przez internet. Będzie chamska promocja. Na naszej stronie internetowej jezuici.pl/rekolekcje. Albo po prostu wejdziecie jezuici.pl i tam jest zakładka rekolekcje. Jeżeli chcecie, w cudzysłowie, zostać tym świeckim jezuitą, to nie ma innego wyjścia jak uczestniczyć w ćwiczeniach duchowych. Ja pisałem pracę licencjacką o rzeczywistości wirtualnej. I to jest rzeczywistość. Ale czy my chcemy żyć tylko w rzeczywistości wirtualnej? Mam pewien pomysł.
dwie propozycje. Albo to, albo to. Ale bardziej to. Ale może być to. Obie są wydane przez wami i obie są tego samego autora. Wojtka Berchuna, jezuity. Jeśli nie masz możliwości odprawienia rekolekcji w domu rekolekcyjnym, a jest to bardzo prawdopodobne, tu jest napisane, że możesz takie rekolekcje odprawić w życiu codziennym, tak? Taki ćwiczeniowy podręcznik. Wchodzić. Wchodzimy w medytację ignacjańską w naszym życiu codziennym. Jak chcę się uczyć, jak być bliżej Pana Boga, jak iść za tym charyzmatem danym nam przez świętego Ignacego. Super pozycja, to jest nówka. Proszę bardzo, nóweczka. 2019. W głąb i z powrotem. Wojciech Berchun. Ale dlaczego książka? Dlaczego to? Dlaczego to? Dlaczego nie internet? Dlaczego nie YouTube? Musimy wychodzić z tej rzeczywistości wirtualnej. Ale to... Wojciech Berchun, jezuita, ksiądz, żeglarz i egzegeta. Autor bestsellerowych publikacji, ćwiczeń duchowych na każdy dzień i kwadransa uważności. Poświęconych duchowości oraz rozwojowi osobistemu, które pomogły tysiącom ludzi zrozumieć ich życie wewnętrzne i spotkać Boga w codzienności. Pasjonat tolkienowskiego Śródziemia i języka hebrajskiego, miłośnik eskimoskiej tundry. Polecam dobry pomysł na przygodę z ćwiczeniami duchowymi. Tylko nie kupujcie ćwiczeń duchowych, nie? Takiej książeczki, nie kupujcie tego. Nie ma sensu. To jest podręcznik dla dającego ćwiczenia. Dającego rekolekcję, a nie dla przyjmującego. W późniejszym czasie może być pomocny, ale nie ma co. Wiecie, że papież Franciszek też pije yerbę? Co jakiś czas na Instagramie. To jest zdjęcie, kiedy trzyma takie naczynko, które w Polsce nazywa się matero. Ale wiecie co? Wyjdźcie to. Spróbujcie. Nie bez powodu święty Ignacy został patronem wszystkich rekolekcji. Nie tylko tych ignacjańskich. Wszystkich. I na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Ciężko się przemóc. Subskrybujcie, lajkujcie, wysyłajcie, co tam jeszcze było. Udostępniajcie znajomym, oczywiście... No. Zawsze mi ciężko to przez gardło przechodzi. Jak ja nie lubię tych żebrą lajków. Dobra, bo się nakręcam. Do zobaczonka.